nie ma absolutnie żadnego znaczenia, kogo państwo z tej czwórki wybiorą. Ponieważ gdyby zobaczymy na to, co doprowadziło do tej drożyzny, inflacji, jakie decyzje do tego doprowadziły i spojrzymy na tych kandydatów, to jest wysoce prawdopodobne, że ci kandydaci popełnialiby dokładnie te same błędy, które byłyby popełnione. Spójrzmy na główne cele Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Jest to utrzymanie inflacji na poziomie 2,5%, to jest cel inflacyjny. Jaką mamy inflację? 17%. Siedmiokrotnie przekroczony cel inflacyjny. Drugim celem NBP jest mocna złotówka. Jaką mamy wartość złotówki? Dolar chodzi już po 5 zł. To znaczy, że złotówka jest najsłabsza w historii III RP.